Karolina Winiarska, autorka powieści obyczajowych z Rzeszowem w tle, jest dzisiaj naszym gościem. Karolino, ten pierwszy moment, kiedy chwyciłaś za przysłowiowe pióro, czyli w dzisiejszych czasach tak naprawdę wystukałaś palcami na klawiaturze pierwsze zdanie. Jak go wspominasz? Co to było za zdanie? To było zdanie do mojej pierwszej książki i wspominam je bardzo źle, ponieważ wcale mi się nie podobało finalnie. Zostało skasowane kilkukrotnie. Kilka razy tworzyłam od początku. Ale z kolei teraz tak myślę, że to jest też taki bardzo sentymentalny moment tej pierwszego słowa, pierwszej litery. Tak. A od czego chciałaś zacząć? Od szczegółu do ogółu? Oj, miałam mnóstwo koncepcji. Miałam mnóstwo koncepcji, zwłaszcza, że się nasłuchałam, że to pierwsze zdanie jest ważne dla każdej powieści i ono ma czytelnika zachwycić. I dopiero po pewnym czasie chyba tak naprawdę zrozumiałam, że to zdanie musi być szczere i tak naprawdę wypływać od tego, co ja bym chciała przekazać. I tego się potem trzymałam. Ponieważ z reguły, przynajmniej ja tak zaobserwowałam, w księgarniach jest tak, że bierzemy książkę do ręki i właśnie czytamy to pierwsze zdanie. Każdy poradnik właśnie tego uczy autorów, pisarzy, żeby się mocno zastanowić, mocno przemyśleć. To jest to zdanie, które ma zachwycić czytelnika i przekonać do kontynuacji. Więc tak, presja jest spora. A jak przyszła do ciebie ta historia? Czy to jest historia twoich bliskich, znajomych, a może twoja? Wszystkie historie rzeczywiście są moje o tyle, że rodzą się w moim sercu i w mojej głowie i z tego względu są mi bardzo bliskie. Zresztą zanim to pierwsze zdanie zostanie napisane, to bardzo długo noszę historię w głowie, w myślach, analizuję, więc pod tym względem to są bardzo moje historie, natomiast cała reszta to jest tylko moja wyobraźnia. I tak jak niejednokrotnie podkreślałam, ci bohaterowie potem w trakcie nawet tworzenia historii żyją swoim własnym życiem. Mhm. Właśnie, czy praca nad pierwszą książką szła tak z kopyta, gładko, ładnie, czy bohaterowie przejęli kontrolę nad tym, co się wydarzy dalej? Znaczy ja w ogóle mam duży problem z moimi bohaterami, bo oni generalnie robią, co chcą. Nie wiem, a to spryciarze. To spryciarze. Wydaje mi się, tak sobie teraz myślę, że to pewnie tak po mnie ta cecha, moja własna, takiego sporego indywidualizmu. Ale rzeczywiście mam pewien ogólny zarys, natomiast nigdy nie mam, jak zaczynam pisać historię, jakichś konkretnych szczegółów. One, tak jak mówię, przychodzą w trakcie, są pod wpływem chwili, ale chyba dzięki temu są bardziej autentyczne i szczere, bo tam nic nie jest z góry zaplanowane, idę po prostu za głosem. No to ile pracowałaś nad pierwszą książką? Pierwsza książka była dosyć długo, razem z poprawkami, z tym pierwszym szkicem. To rzeczywiście, no, myślę, że dobre ponad pół roku. Mhm. Tutaj bardzo dużo poprawiałam, pracowałam nad tekstem, doszkalałam się. Troszeczkę inaczej już poszła praca zdecydowanie przy drugiej książce. A kto był recenzentem pierwszej książki? Kto pierwszy przeczytał? Czy w ogóle kogoś dopuściłaś do tego? Nikt. Nikogo nie dopuściłam. Nie chciałam, żeby ktokolwiek czytał. Może to trochę tak z niewiary, z niepewności. Może to taka też moja natura trochę samotnicza. Od razu wysłałam do wydawnictw, więc wolałam, żeby to była profesjonalna opinia. Chyba też kogoś obcego z zewnątrz, jakoś tak wydawało mi się wtedy, że to łatwiej przełknę, cokolwiek by tam w tej opinii nie było. A mąż wiedział, co tam żona przy komputerze porabia? Wiedział, nie od razu. Te pierwsze, całkiem pierwsze szkice, zarysy to były tak trochę, może nie w tajemnicy, ale nie chwaliłam się tym. Dopiero to wyszło troszkę później i tutaj rzeczywiście duży ukłon w jego stronę, bo wspierał, nie wyśmiał, także może też dzięki temu jakoś nabrałam pewności, że warto iść w tą stronę. No dobrze, książka została wysłana do wydawnictw, do ilu? Oj, do wielu. Tą pierwszą następnym razem wysłałam, myślę, że do ponad 20 wydawnictw. I rzeczywiście już tak czekając na odpowiedź przez kilka tygodni, wysłałam do jeszcze jednego, które znalazłam, najmniejszego, Szósty Zmysł. I to był właśnie ten finałowy punkt, który się ziścił, to wydawnictwo, które rzeczywiście bardzo szybko odpowiedziało i zaakceptowało moją książkę. No i właśnie ta chwila, kiedy przychodzi, nie wiem, SMS, mail, a może telefon, wydamy twoją książkę.
Tak, to jest rewelacja. To jest nie do opisania, bo to było takie marzenie, takie skryte marzenie, gdzie znając realia świata wydawniczego, wiedziałam, że tak naprawdę to spełnienie wcale nie jest takie oczywiste tego marzenia. Więc ta odpowiedź, ta pozytywna, zresztą to była bardzo ciepła odpowiedź, taka bardzo pozytywna i wyrażająca się bardzo pochlebnie na temat tekstu, to było tak niesamowite i tak motywujące, że naprawdę warto było te kilka miesięcy na tą odpowiedź czekać, warto było tworzyć tą historię, właśnie żeby poczuć to uczucie spełnienia i szczęścia. Ale jest drugi przełomowy moment, kiedy książka ukazuje się w księgarniach. No i właśnie, jak to jest? Czy autorka maszeruje do księgarni na przeszpiegi, żeby zobaczyć, na której półce i jak jest umieszczona, i jakie są reakcje ludzi, czy sięgają mniej więcej, po nią? Mniej więcej tak to wygląda. To też jest takie to oczekiwanie. Potem są oczywiście miesiące, książka została zaakceptowana i miesiące tak naprawdę pracy nad tą książką. Więc ten moment od przyjęcia do wydawnictwa, do ukazania się książki jest bardzo długi i to napięcie w człowieku rośnie. Więc jak już przychodzi ten dzień premiery, gdzie można fizycznie dotknąć, zobaczyć i czekać na opinię czytelników, to jest też niesamowite, ale też bardzo taki stresujący. To jest taka mieszanka wybuchowa. O ile tutaj w przypadku akceptacji przez wydawnictwo jest tylko szczęście, no to tutaj te emocje są dużo bardziej złożone. Dużo powiedziałyśmy o tej pierwszej książce, ale odrobinkę zdradźmy fabułę. Ale tak dosłownie w kilku zdaniach. Pierwsza książka. Tak. Pierwsza książka to jest Następnym razem, to jest historia Olgi i Michała. To jest taka para, która się poznała w młodości, ale jakoś tak się zdarzało, że te ich ścieżki nie mogły się zejść. I to jest właśnie historia o tym, jak nie wykorzystujemy tych szans, które dostajemy od życia i czym to się może skończyć, jeżeli tego nie zrobimy, tak jak w tej książce. No ale nie minął rok i na półkach pokazała się kolejna Nic więcej. Tak jest. Nic więcej jest taką trochę kontrastem do tej pierwszej historii z kolei, bo o ile w Następnym razem mamy te niewykorzystane szanse i nasi bohaterowie tak nie do końca mogą się spotkać, o tyle w Nic więcej oni się spotykają, oni się zakochują w sobie, ale tak naprawdę nie chcą ze sobą być, tylko że po prostu ta miłość ich pcha i zmusza. I to jest taka troszeczkę inna historia walki z tym uczuciem. Co to zrobić, jak czasami poczujemy coś bardzo mocno, a nie do końca nam to na rękę. No ale obie kipią miłością, tak, uczuciami, więc to jest, myślę, świetna lektura na ten trudny, covidowy czas. Ale chciałam jeszcze zapytać o ten tytuł Nic więcej. Jak należy go zrozumieć? Że tak naprawdę nic więcej niż miłość to nie potrzebujemy w życiu i to jest najważniejsze. I nawet właśnie w tym czasie trudnym, gdzie wszystko jest takie niepewne, ta miłość, bliskość, ten drugi człowiek, to jest najważniejsze i my nic więcej nie potrzebujemy naprawdę. Jest jeszcze jedna istotna kwestia. Obie te książki łączy wspólny mianownik, czyli Rzeszów w tle. Tak jest. Rzeszów jest moim miastem, tutaj się wychowałam, tutaj spędziłam najważniejsze lata, zresztą dalej spędzam dosyć ważne momenty życia, więc Rzeszów nie wyobrażam sobie, żeby nie był miejscem akcji moich historii. Poza tym łatwiej jest pisać o miejscach, które znam, które darzę sentymentem. Też mi bardzo zależy, żeby wszystko w tych historiach było autentyczne, szczere, więc jeżeli piszę o znanych mi ulicach, miejscach, no to zdecydowanie łatwiej oddać i klimat, no i emocje towarzyszące tym sytuacjom. No to zdradźmy, gdzie ci nasi bohaterowie drugiej książki bywają w Rzeszowie? Generalnie, co pokazałaś? Generalnie tak. Przede wszystkim jakoś tak no, dosyć ważny jest rynek, jest nasze centrum Rzeszowa, które jest naprawdę piękne i atrakcyjne, więc to się pojawia. Co ciekawe, tutaj we wspomnieniach głównego bohatera wracamy troszkę do tego Rzeszowa z lat 80., 90. z przełomu. Tutaj nasz bohater Igor sobie wspomina swoją młodość, wczesne lata, więc mamy te wszystkie charakterystyczne miejsca. Chodzi sobie do Horteksu na lody. Na krem sułtański. Tak, on ambrozję akurat. Ambrozję tam rozkoszował się ambrozją. Mamy relaks, ten klub muzyczny, bo zajmował się muzyką swego czasu nasz bohater. Więc kilka jest takich miejsc, które myślę, że... No pewnie do Asa zagląda.
Rozglądał oczywiście do Asa. Hotelu. Tak jest, to wszystko, hotel Rzeszów, to wszystko gdzieś tam się pojawia we wspomnieniach, no i na kartach książki, ale to akurat był taki celowy zabieg, ponieważ zależało mi właśnie na tej trochę dla nas wszystkich podróży sentymentalnej. Wydaje mi się, że lubimy wspominać i jeżeli ktoś ma dobre wspomnienia, to z pewnością w tej książce odnajdzie też te dobre emocje. Jaka tam kolejna historia kiełkuje w Twojej głowie? Dużo kiełkuje i jeżeli się nic nie zmieni, to będzie bardzo fajny rok, jeżeli chodzi o książki, o pisanie. Przede wszystkim już poszło kontynuacja następnym razem, więc Olga tutaj dalej będzie wywijać różne dziwne rzeczy. Poznamy, co się wydarzyło po zakończeniu, dosyć zaskakującym dla wielu w tej książce, jak tam potoczyły się losy bohaterów. Więc książka już jest u wydawcy i jest szansa, że będzie na wiosnę. Oczywiście biorę pod uwagę, że wszystko się może wydarzyć obecnie, więc no, po prostu trzymam kciuki, żeby tutaj się nic nie zmieniło. Latem też pojawi się kolejna obyczajowa książka, taka typowa już kobieca, o historii dwóch sióstr, więc no, myślę, że się będzie działo. Jesteś mamą, więc kiedy znajdujesz czas na pisanie? Potrzebujesz ciszy, spokoju, takiego odcięcia się? Potrzebuję, ale tego nie mam. Więc po prostu pracuję w tych warunkach, które mam, czyli między krzykami, między zabawami. A teraz jeszcze między lekcjami zdalnymi, zdalnymi. Jesteś tak, nauczycielką. Tak, dlatego rzeczywiście najwięcej jednak, najlepiej i najwięcej pracuje mi się na wakacjach, na feriach, kiedy rzeczywiście tego czasu jest trochę więcej. W ciągu roku szkolnego, z racji zawodu, który wykonuję, no, praca nad książką jest dużo bardziej wymagająca i mniej intensywna, zdecydowanie. Jakie będą święta w Twoim domu? Rodzinne, ciepłe, wbrew temu, co szaleje na zewnątrz, czyli wbrew tej niepewności. Bardzo mi zależy, żebyśmy ja, moi bliscy, moje dzieci, żebyśmy mieli ten taki czas pełen naprawdę takiego spokoju wewnętrznego. I mam nadzieję, że uda mi się stworzyć taką atmosferę, że to będzie dla nas takie trochę wytchnienie, zatrzymanie i przede wszystkim ten czas prawdziwej bliskości. Czy wśród podarunków pojawią się książki pod choinką? Oczywiście, nie wyobrażam sobie inaczej. Ja kocham książki, trochę do tej miłości zmuszam bliskich, w związku z tym, że i te moje książki znajdują się pod choinką u nich. Więc tak, zdecydowanie prezenty książkowe. Co i kogo czytasz? W tym momencie, jeżeli chodzi o moje czytanie, tu jest taka podpowiedź na oczywiście upominki. Tak. Gustuję bardzo w kobiecej literaturze. Bardzo lubię polskie autorki, więc tutaj cały czas obracam się w tym znanym klimacie. Ostatnio czytałam i też bardzo się cieszę, że Gabriela Gargaś tutaj poleciła tą moją najnowszą powieść, bo również bardzo wciągają mnie jej historie. Więc zdecydowanie jestem w klimacie, w tym, którym tworzę, czyli polskich autorek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia życzę.